Witam, nazywam się Mariusz Szybicki, jestem pomocnikiem Wigier Suwałki. Dzisiaj odpowiem na wasze pytania, które zadaliście mi w konkursie. Jak żyje ci się w Suwałkach? Czy uważasz, że Wigrom należy się do budowania trybuny? Żyje mi się naprawdę fajnie, jest ok, jest takie miasto, typowo można się skupić na piłce. Jest ok, jestem zadowolony. Na razie nie narzekałbym na nic. Czy uważasz, że Wigrom należy się do budowania trybuny? No, czemu nie? Dlaczego? Jeśli Wigry miałyby się znaleźć kiedyś w Ekstraklasie, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to myślę, że dobudowanie trybuny mogłoby jak najbardziej wchodzić w grę. Jak oceniasz potencjał Bartosza Górzewskiego? No, jest to na pewno ciekawy chłopak, któremu warto się przyjrzeć. Wiadomo, że Guzi ma teraz troszkę przerwy, ponieważ troszkę problemów z kolanem, ale myślę, że jest to zawodnik, na którego warto zawiesić oko. Pochodzisz, jak zauważyłem, z Łodzi, więc który klub jest ci bliższy, UKS czy Widzew? Zdecydowanie Widzew, no wychowałem się praktycznie na Widzewie, dlatego tu bez dwóch zdań Widzew. Czy mógłbyś kiedyś grać w barwach tego mniej lubianego przez ciebie łódzkiego klubu? Zdecydowanie nie, jestem wierny Widzewowi, nie wyobrażam sobie grać w barwach UKS-u. Jak tam w klubie Wigier i w Suwałkach, czy będziesz pamiętał na długo Wigry? Tak jak już wspomniałem, w Suwałkach mi się bardzo dobrze żyje, jak w klubie. Myślę, że w porządku, wszystko się układa, przygotowuję się teraz do rundy rewanżowej. Wszystko jest na dobrej drodze. Czy będę pamiętał na długo Wigry? Myślę, że jak najbardziej tak. Jak na razie miło wspominam Wigry i myślę, że będę wspominał Wigry bardzo długo. Kto z Wigier nastukałby dużo punktów w Turbo Kozaku? Jak wspominasz swój występ w tej zabawie? No myślę, że ten, co mnie nominował, czyli Robert Dadok, by do bardzo dobrze sobie poradził w Turbo Kozaku. Jak ja wspominam swój występ? Fajnie, na pewno fajne przeżycie, fajna zabawa. Poszło mi nie najgorzej, dlatego miło to wspominam. Czy uważasz, że mógłbyś dorównać dribblingowi i z Wodami, to na przykład Messiego, Ronaldo, Mareza czy Isco? No może... Nie w tym życiu, ale myślę, że jakbym od małego, tak jak oni trenowali na bardzo wysokim poziomie i ćwiczyli z najlepszymi, to kto wie, a raczej już tego się nie dowiemy, może w innym wcieleniu. Czy twoim zdaniem najlepszą ligą na świecie jest Polska Ekstraklasa, kto zostanie mistrzem Polski według ciebie? No zdecydowanie nie jest to najlepsza liga na świecie. Ale myślę, że z sezonu na sezon jest ta liga coraz mocniejsza. Kto zostanie mistrzem Polski według ciebie? Mistrzem Polski, no ciężko wyrokować, może jakaś niespodzianka w tym sezonie. Nie chcę wskazywać tutaj mistrza, dlatego przejdę do następnego pytania. Zanucisz golec orkiestra Ściernisko? Jak myślisz, jak skończy się ten sezon? No nie zanucę, bo zdecydowanie chyba ciut lepiej mi idzie granie w piłkę niż nucenie czy śpiewanie, dlatego to pomińmy. Jak myślisz, jak skończy się ten sezon? Myślę, że jak będziemy dalej tak wyglądać i trenować i pracować jak do tej pory, to naprawdę możemy wysoko zajść w tabeli. Twoim zdaniem zasługujesz na pierwszy skład? To jest raczej pytanie do trenera. Ja robię wszystko i daję sygnały trenerowi po to, żeby mógł mnie wystawić w pierwszym składzie. Czy przewidujesz grę w Wigrach na dłużej? Na ten moment nie mam pojęcia, skupię się na tym, co jest teraz, a czy będę grał na dużej Wigrach, to się okaże. Pozdrawiam, również pozdrawiam. To co, kiedy się znowu w plazie spotkamy? Nie pamiętam, kto zadawał to pytanie, ale myślę, że całkiem możliwe, ponieważ Suwałki są dosyć małe, dlatego myślę, że spotkanie się w plazie jest na co dzień bardzo możliwe. W jakim klubie zaczynałeś grać i na jakich pozycjach grałeś lub grasz? Zaczynałem grać w SMS-ie, to jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Tam się uczyłem jako piłkarskiego rzemiosła. Na jakich pozycjach grałeś lub grałeś? Kiedyś byłem wystawiany na dziewiątce, ale z racji moich warunków fizycznych przerzucono mnie na lewe bądź prawe skrzydło i tam się chyba zdecydowanie najlepiej czuję. Na jakiej pozycji na boisku lubi pan najbardziej grać? No zdecydowanie lewe lub prawe skrzydło. Tam się czuję najlepiej, tam mogę wykorzystywać swoje walory. Jak dogadujesz się z trenerem? Myślę, że jak najbardziej ok. Z trenerem mam dobry kontakt, cały czas mnie na bieżąco instruuje, co mam poprawić, co mam w swojej grze zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Dlatego myślę, że jak najbardziej dobrze się dogaduję z trenerem.
Czemu nie wyszło ci w Widzewie? No nie uważam, żeby mi nie wyszło w Widzewie. Takie dosyć dziwne pytanie. Wiadomo, że były wzloty i upadki, jak praktycznie w każdym klubie. Trochę tam czasu spędziłem, bo bodajże 5 lat. Dlatego więcej jest tych pozytywnych rzeczy. Cieszę się, że mogłem reprezentować barwy tego wielkiego klubu i nie uważam, żeby mi nie wyszło. Jak gra ci się w Wigrach? Jak na ten moment bardzo dobrze. Wiadomo, były lepsze i gorsze momenty. Gorsze poprawiamy, wymazujemy, skupiamy się na tym, co było dobrze. No i mam nadzieję, że runda będzie jeszcze lepsza w moim wykonaniu. Serdecznie dziękuję za pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałem zadowalająco. Do zabawy nominowałbym Sergeja Pyłypczuka. Myślę, że pokażę i dobrze odpowie na wasze pytania.